Dzień dobry, Kamil Dziubka, zapraszam na Onet Opinie, a z nami w studiu jest Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej Nowoczesna. Dzień dobry, pani poseł. Krakowski sąd dziś warunkowo umorzył sprawę Sebastiana Kościelnika, oskarżonego o spowodowanie kolizji z rządową kolumną wiozącą ówczesną premier Beatę Szydło. To był 2017 rok. Po 6 latach sąd stwierdził, że wprawdzie Sebastian Kościelnik ponosi winę za ten wypadek, ale jednocześnie uznał, że no, do tej winę podnosi również częściowo kierowca rządowej kolumny. Ale chyba najbardziej bulwersujący w tej sprawie jest fakt, że ta sprawa trwała 6 lat. Przecież to był tylko wypadek komunikacyjny. Tam jest wiele bulwersujących rzeczy, jeśli chodzi o pana Sebastiana Kościelnika. Pierwsza rzecz, że sprawa trwała 6 lat. Druga rzecz, że on od razu został uznany przez winnego. Zauważmy, co się działo. Natychmiast pojawili się politycy PiSu i tłumaczyli, tu mamy winnego Sebastiana K. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Tam na przykład ginęły dowody. To znaczy nagle się okazywało, że dowód został zniszczony. No jeden z podstawowych dowodów, który mógł pokazać, czy samochody jechały na sygnale, czy nie jechały na sygnale. Nie szukano świadków. Ci świadkowie, którzy tam byli tuż obok, a nikt ich nie przysłuchał, dopóki nie pojawili się w dziennikarskim śledztwie. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której człowiek zderza się, młody człowiek zderza się z państwem. I od momentu, w którym się zderzył z państwem, jest, można powiedzieć, obiektem represji tego państwa. To państwo próbuje na wszelkie sposoby udowodnić mu winę. Natomiast nie zabezpiecza na przykład dowodów, prawda, które ulegają zniszczeniu. W związku z tym to po pierwsze pokazuje, jak funkcjonuje prokuratura czasów Prawa i Sprawiedliwości, ale również to, że każdy z nas może kiedyś zderzyć się z tym państwem i tak jak Sebastian Kościelnik czekać 6 lat na rozstrzygnięcie. A proszę powiedzieć, pani zdaniem, dlaczego w tak prostej sprawie organy państwa zagięły parol na tego człowieka? To jest prosta historia. Dlatego, że chyba nie dopuszczały do siebie, że władza, w tym wypadku limuzyna pani premier Beaty Szydło, której przecież ona nie ona prowadziła, może być winna. A poza tym myślę, że myśleli, że mają do czynienia ze słabym człowiekiem, którego uznają szybko za winnego i sprawa ucichnie. W tym momencie dobrze, że zadziałali posłowie Koalicji Obywatelskiej i przypomnę, że pomogli mu znaleźć ochronę, czyli w znaczeniu prawnika, bo tak to byłby skazany być może na prawnika z urzędu, być może okazałoby się, że by się przyznał do winy, mimo tego, że jak widać wina była rozłożona równomiernie. No Sebastian Kościelnik zaangażował się politycznie i ten fakt podniósł prokurator w uzasadnieniu swojej mowy przed wydaniem tego prawomocnego wyroku. Mówił, że no, zarzutem, czy to, co ma obciążać również Sebastiana Kościelnika, jest to, że on chce robić karierę polityczną po stronie opozycji. To jest też ciekawa sprawa, dlatego że po pierwsze bardzo wielu Polaków mówi, mnie się nie interesuje polityką. Tylko, że problem z polityką jest tak, że czasem, nawet jak człowiek się czasami nie interesuje polityką, to polityka przychodzi po niego. Czyli w pewnym momencie zderza się z państwem. Pan Sebastian Kościelnik, nie wykluczam, że w ogóle w życiu by się nie zainteresował polityką, gdyby nie to, że zderzył się z państwem i w pewnym momencie okazał się, że jako osoba prywatna jest całkowicie bezbronny w stosunku do państwa. I w momencie, w którym dopiero ktoś pomógł mu znaleźć prawnika, ktoś pomógł mu powiedzieć, nie musisz się przyznawać do winy, jeżeli jesteś niewinny, to w tym momencie poczuł, że jednak ta polityka jest ważna. I dlatego być może się zaangażował. A czy on może wystartować w wyborach parlamentarnych z list Koalicji Obywatelskiej? Ja tego nie wykluczam. Każdy obywatel ma prawo do startu w wyborach parlamentarnych i na pewno obciążeniem z punktu prokuratury nie może być jego zaangażowanie polityczne. Polityka to jest wszystko. Polityka to jest to, jakie mamy pensje, jak funkcjonuje państwo, czy mamy miejsce w żłobku. Polityka to jest, po jakich drogach jeździmy. To wszystko jest polityka. Natomiast nie może być tak, że obelgą jest to, że ktoś się zaangażuje politycznie. Pani poseł, dzisiaj Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Włodzimierza Karpińskiego, byłego ministra Skarbu Państwa w rządzie Platformy Obywatelskiej. Chodzi o to samo śledztwo, do którego wcześniej zatrzymano Rafała Baniaka, wiceministra Skarbu w czasach Platformy Obywatelskiej, prezesa Pracodawców RP, już byłego prezesa, ponieważ zrezygnował z tej funkcji. No, ma chodzić tutaj o śledztwo dotyczące korupcji na terenie czy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Chodzi o śmieci. Włodzimierz Karpiński był szefem miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania. Proszę powiedzieć, ta sprawa jest problemem dla Koalicji Obywatelskiej, dla Platformy? Przede wszystkim moje zaufanie do prokuratury czasów Zbigniewa Ziobry wynosi dokładne zero.
W związku z tym, dopóki nie będzie jakiegokolwiek wyroku sądu, dopóki nie zostanie ustalone, że ktoś jest winny, nie jestem w stanie przyjąć, że sprawa jest prowadzona w sposób obiektywny. Przykład, przed chwilą rozmawialiśmy o Sebastianie Kościelniku i o tym, w jaki sposób został uznany za winnego, zanim jeszcze w ogóle rozpoczęły się jakiekolwiek procedury sądowe. I mamy sytuację, w której pamiętamy, co się działo z Giertychem, mamy sytuację bardzo wielu spraw, w których próbowano stosować areszt prewencyjny, w którym próbowano osądzać ludzi, zanim oni zostali osądzeni przez sąd. Również w tym wypadku czekam na werdykt sądu. No tak, ale na przykład w przypadku Rafała Baniaka sąd uznał jednak, że areszt, że jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, zasądził areszt i również sąd odrzucił zażalenie, więc no, jakieś podstawy sąd dostrzegł. Pamiętajmy o jednym, że areszt w Polsce jest nadużywany i pamiętajmy jeszcze o tej rzeczy, że areszt, zastosowanie aresztu nie świadczy o winie. Świadczy o tym, że ktoś może uznać, że są jakieś tam powody do podejrzeń, natomiast nie jest jeszcze wyrokiem. W Polsce bardzo często utożsamia się areszt z karą więzienia. A propos CBA jeszcze, czy pani zdaniem biuro kierowane przez ludzi Mariusza Kamińskiego zainteresuje się sprawą pieniędzy z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju? W ostatnich tygodniach media informowały, i nie tylko media, bo również politycy czy posłowie Koalicji Obywatelskiej, którzy prowadzili kontrolę w tej instytucji, że prawie 180 milionów złotych zostało wydanych, po pierwsze, na firmę założoną kilka dni wcześniej przez 26-latka, zarejestrowaną pod tym samym adresem, pod którą kiedyś znajdowała się partia Republikanie Adama Bielana, oraz 123 miliony poszło na firmę człowieka, no, powiązanego i z wiceministrem funduszy Jackiem Żalkiem, który ma pod sobą NCBR. Tych powiązań jest więcej. Czy pani zdaniem biuro się tym zainteresuje, czy biuro o tym już od dawna wie i po prostu więcej po tej instytucji mamy się nie spodziewać? Przede wszystkim tamten program się nazywał bardzo ładnie Szybka Ścieżka i rzeczywiście mamy do czynienia z szybką ścieżką wyprowadzania pieniędzy publicznych przez ludzi, którzy są silnie powiązani w różny sposób, przez znajomości, przez wspólne stowarzyszenia z ludźmi obecnej władzy. I zauważmy jedną rzecz, że nie możemy liczyć na CBA, które by wcześniej zareagowało i zobaczyło, że coś jest nie halo, jeżeli mamy dwa projekty wśród kilkudziesięciu innych projektów, gdzie średnio tam jest kilkanaście milionów złotych, a tu nagle są dwa projekty, 55 milionów i 123 miliony. Już to budzi podejrzenie. Potem się okazuje, że jeszcze same podstawy są dotyczące tego, że przedłużono termin składania, zwiększono budżet. W ogóle można powiedzieć, że za dużo przypadków, żeby coś było z przypadkiem. Natomiast zauważmy jedną rzecz, że gdyby nie praca posłów, którzy zajmują się kontrolami, czyli mam na myśli w tym wypadku pana Jońskiego i pana Szczerby, ale również, tak jak w przypadku Willa Plus naszej z Krystyną Szumilas, ale również dziennikarzy, którzy potem dochodzą powoli, kto z kim jest powiązany i jak wygląda sytuacja, to prawdopodobnie społeczeństwo nic by o tym nie wiedziało, a w przypadku tych pieniędzy z NCBR-u one po prostu poszłyby do tych ludzi, którzy wygrali ten konkurs NCBR-owski Szybka Ścieżka. Jeżeli spojrzymy na to też, co się działo z Willą Plus, którą, jak mówię, były ujawnione te dokumenty, informacje dzięki naszym kontrolom z Krystyną Szumilas, to tam co się stało? Na przykład podobno mają być aneksy wydłużające trwałość projektu z 5, 10 do 15 lat, czyli już zadziałano. Zmieniło się informacje, które się pojawiły na stronie, dopisano już te informacje, które od początku powinny być, a których ministerstwo nie umieściło. Jest kontrola NIK-u, właściwie ostatniej niezależnej kontrolnej instytucji w państwie. I podobnie w przypadku NCBR-u mamy już pierwsze działania. Po pierwsze, co mówią politycy PiS-u, ale przecież nikt nie wypłacił tych pieniędzy. Zauważmy jedną rzecz. Nie wypłacił dlatego, że była interwencja ze strony posłów i była interwencja ze strony dziennikarzy. Gdyby tego nie było, prawdopodobnie już byśmy te 55 milionów mieli gdzieś na kontach tych ludzi, którzy wygrali, podobnie jak 123 miliony. No tak, ale CBA rozpoczęło kontrolę w NCBR-ze. Ale czy pani się spodziewa, że rzeczywiście coś z tego wyniknie? Na razie, jak obserwuję działania prokuratury i CBA w sprawach, które dotyczą polityków PiS-u, to mam wrażenie, że nic się nie dzieje, że sprawy są umarzane, że nie ma żadnych działań. W tym wypadku może zadziałać jedna rzecz. Tam jest konflikt wewnątrz władzy samej, między Bielanem a Żalkiem, między Ziobrą a Republikanami. W związku z tym, jeżeli cokolwiek zadziała, to tylko wewnętrzne rozgrywki jak w mafii, że tak powiem, jedni walczą z drugimi, a nie kwestia chęci walki o pieniądze publiczne, chęci walki o to, żebyśmy wszyscy
wszyscy nie byli okradani jako społeczeństwo. Jeżeli ja słyszę tak naprawdę willa 40 milionów na wydatkowane na różne te program badawczy, o których będziemy jeszcze mówić w przyszłości z Krystyną Szumilas, 100 kilkadziesiąt milionów. Tutaj kwestia NCBR-u 123,55, kolejne 4 miliony na różne dziwne projekty. To chciałoby się powiedzieć, cytując film, mają rozmach. To już proszę dodać sobie. Dzisiaj poseł Dariusz Joński ujawnił, że 4 miliony złotych z NCBR-u poszło na projekt spersonalizowanej bajki. To znaczy, że można wysłać zdjęcie dziecka i dostajemy bajkę z udziałem tego dziecka. Nie chcę iść, przypadkowo zupełnie znam nawet firmę, która takie rzeczy robi już w tej chwili dotyczące na przykład personalizacji życzeń. Czyli można zrobić w ten sposób, żeby ktoś tam wpisał swoje imię i na przykład życzenie były spersonalizowane, składa dowolna osoba. Robią też to bardzo często, korzystane są do celów reklamowych różne firmy, że spersonalizowane do nich na przykład są składane życzenia świąteczne. Tak, albo... Robert Lewandowski też. Dokładnie. No i bardzo podobnie można zrobić oczywiście z bajką. To nie jest nic nowatorskiego. To jest szybka ścieżka wyprowadzania pieniędzy publicznych. Po prostu. W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której kradną, jakby jutra miało nie być. No właśnie, pani rządzący. To jutro będzie. A propos tego, co będzie jutro. Jutro będzie Cela Plus. To proste. Jest Willa Plus, jest NCBR, a przyszłość będzie Cela Plus. Skąd taki przekaz ze strony Platformy? To znaczy już Platforma jest oskarżana o to, że już po pierwsze dzieli skórę na niedźwiedziu, po drugie... Koalicja Obywatelska. Po co taki ostry przekaz? To przecież prokuratura i sądy mają rozstrzygnąć to, czy ktoś trafi do tej celi, czy nie. Po pierwsze reprezentuję całą Koalicję Obywatelską, ja jestem akurat Nowoczesna. Natomiast zauważmy jedną rzecz. Ile razy jadę na spotkanie otwarte, a jeżdżę dość dużo po Polsce, zawsze słyszę jedną rzecz. Rozliczcie ich z kradzieży, rozliczcie ich z łamania prawa, rozliczcie ich. I powiem jasno, że polskie społeczeństwo, ci, którzy są po stronie oczywiście opozycji, są zmęczeni tym, że ta władza jest bezkarna. Oni zrobili wszystko, nawet te zmiany, które wprowadził Ziobro z PiS-em i z Kaczyńskim i z prezydentem, które zmieniają zasady państwa prawa na państwa bezprawia, to jest po to, żeby pozostać bezkarnym. Po to, żeby mieć pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w prokuraturze. Zobaczmy, pierwsza ustawa o zmianie prokuraturze, gdzie Ziobro może decydować o każdym śledczym, może ujawniać fragmenty ze śledztwa, może zmieniać prokuratora, który się zajmuje daną sprawą. Jest w stanie zrobić wszystko. Kwestie związane z nadzorem nad służbami. Nie wiem, czy pan wie, kiedyś rotacyjnie na przykład w Komisji do Spraw Służb były przewodniczący z różnych partii politycznych. W tej chwili jest zawsze z PiS-u. Kwestia tego, że to też już zostało... się zmieniało za czasów Platformy. No tak, ale zauważmy, że we wszystkich elementach nie ma praktycznie organów kontrolnych. W związku z tym, po co jest Cela Plus? Po to, żeby było wiadomo, że polskie społeczeństwo wiedziało, że oczywiście z zastosowaniem wszystkich technik związanych z niezależną władzą sądowniczą, z prokuraturą, która powinna być oddzielona od ministra sprawiedliwości, ci ludzie zostaną oskarżeni, jeżeli będą winni. I oczywiście mogę zastosować hasło PiS-u. Jak ktoś niewinny, to niech się nie boi. Ale jeżeli ktoś wyprowadza 55 milionów, 123 miliony, daje na willę w sposób omijający własne procedury, nie słuchający ekspertów, którzy piszą wprost, że to będzie niezgodne z zasadami racjonalności i gospodarności, że dany projekt nie spełnia kryteriów konkursu ani celów Ministerstwa Edukacji, to musi się liczyć z odpowiedzialnością, również odpowiedzialnością karną. No dobrze, ale czy to nie jest tylko piękne hasło, bo załóżmy, że państwo wygrywają wybory, zdobywają państwo większość w Sejmie, no tak, ale w prokuraturze na kluczowych stanowiskach będą ludzie Zbigniewa Ziobry, a po ostatnich zmianach w ustawie o prokuraturze, to prezydent będzie musiał zaakceptować ewentualne zmiany w prokuraturze krajowej. I co wtedy? Pamiętajmy o jednej rzeczy. Wystarczy, żeby sprawa trafiła przez pewien czas, jeżeli nie zgodzi się prezydent na zmianę ustawy, to w dalszym ciągu minister sprawiedliwości będzie prokuratorem generalnym. W związku z tym pewne rzeczy będzie mógł dokładnie z tym samym mechanizmem, który zastosował obecnie Ziobro. A chyba, że jeszcze przed wyborami zmienił ustawę. Raczej nie sądzę, dlatego że musiałby się pozbyć tego, co jest dla niego bardzo ważne, tego, że jest również prokuratorem generalnym, musiałby się jeszcze Ziobro pozbyć. I nie, tutaj akurat wątpię, żeby chciał zaprzeczać własnej zmianom w własnej ustawie, którą wprowadzał kiedyś. Byłoby to niezgodne z logiką polityczną. Natomiast jest jedna rzecz. Wystarczy prokuratorom dać działać.
uczynić ich znowu niezależnymi. Czyli nie przenosić karnie, tak jak pani Wrzosek, kiedy działają niezgodnie z tym, co oczekuje władza. I okaże się, że bardzo wiele tych spraw zostanie rozstrzygniętych, ponieważ zostanie zdjęty parasol bezkarności. W tej chwili mamy parasol bezkarności nad PiS-em. Jeżeli ten parasol bezkarności zostanie zdjęty, to nagle okaże się, że ci prokuratorzy, którym da się po prostu niezależność, będą znajdować wreszcie te przypadki, które już w tej chwili występują łamania prawa. Jeżeli... No i pan zwrócił uwagę. Czy naprawdę myśli pan, że minister Czarnek uznałby, że wszystko jest w porządku, gdyby uznał, że wszystko jest w porządku, to zmieniałby nagle aneksami długość trwania projektu? Przecież miał w konkursie określoną długość na co najmniej 5 lat. Podobno minister Czarnek mówi swoim znajomym, że jest wstrząśnięty tym, że ludzie, mówię o polityce opozycji, nazywają go złodziejem. Przede wszystkim zauważmy jedną rzecz, że społeczeństwo oceniło już ministra Czarnka jako najgorszego ministra edukacji od 2005 roku. Jest sondaż w Rzeczpospolitej, który mówi jednoznacznie, że dla niego pada 40 parę % głosów, na żadnego z pozostałych nie pada, pada po kilka procent. W związku z tym Polacy już orzekli, że po Lex Czarnek 1.0, Lex Czarnek 2.0 oba udało się zablokować, między innymi dzięki naszej wizycie wspólnej z panią Nowacką, jeszcze i z panią Szumilas u pani prezydentowej, która przypomnę, że bardzo jednoznacznie się wypowiadała. Po hit Roszkowskiego, po Villa Plus jest to najgorszy minister edukacji forever. Który jest do czegoś jednak Jarosławowi Kaczyńskiemu cały czas potrzebny? Do wojny ideologicznej i tylko tyle. Katarzyna Lubnauer. I do rozdawania willi. Katarzyna Lubnauer była naszym gościem. Pani poseł, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.